za kadencji rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Całą dywizję zlikwidowano, pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną, która była odpowiedzialna za obronę kierunku brzeskiego. Brześć i Brama Brzeska to jest ten kierunek, który był wykorzystywany historycznie przez Rosję do ataku na Polskę. Ostatnio w 1920 my wzmocniliśmy ten kierunek, organizując, powołując do życia 18. Dywizję Zmechanizowaną, ale dbamy na przykład też o bezpieczeństwo na kierunku grodzieńskim. W województwie podlaskim budujemy kolejną dywizję, pierwszą dywizję piechoty Legionów. Ona jest tworzona, tworzymy nowe jednostki wojskowe, garnizony, przywracamy do życia te, które zostały zlikwidowane.